Tak, właściwie to tamtych już zabrakło. Został test z krwi. Tylenka, odkurzasz podłogi, a Marcelek utra kurze. No proszę cię, no ma już trochę lat, ale nie jest starodawna, no, no. I jeszcze koszulka Grincha, serio? Hejka Tylenka, super, że jesteście. Słuchajcie, święta już tuż, tuż. Kto uwielbia święta tak samo jak ja, daj łapkę w górę. Uwielbiam też stroić dom, bo wtedy czuć tą świąteczną atmosferę. Ale nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Zobaczcie, jak to wyglądało u nas. Widzę, że was wciągnęły te gry. Dokładnie, bo są mega wciągające. Tak, to prawda. Jej, udało się! Brawo! Super! Jej! Brawo! Naprawdę świetnie wam idzie. Słuchajcie, a ja mam teraz pomysł. Jaki? Może pomożecie mi w świątecznych przygotowaniach, co? Super, tak! Chodźcie! Okej! Lenka, później do domu sobie zagramy, dobra? Tak, tak, dokładnie. Okej, okay, Amusia, to od czego zaczynamy? Może od strojenia naszych pokoi? Albo od obierania choinki. Nie, zaczniemy od czegoś innego. Tylenka, odkurzasz podłogi, a Marcelek utra kurze. Mami, serio? Nie o tym myślałem. Nie no, prank, żartowałam. My zajmiemy się wystrojem domu i pieczeniem pierniczków, a tata poodkurza. Yeah! A właściwie dzieci, to gdzie jest tata? Co się z nim stało? Mówił, że coś chyba się źle czuje i się położył. No tak, zawsze jak jest dużo pracy, tata się źle czuje. Dzieci, chodźcie, zobaczymy, czy tata czasami nie choruje na lenia. Okej. Dobra, Mariusz, wstawaj, wstawaj, koniec już tego odpoczynku, święta za pasem. Ale kiedy... Ja się naprawdę źle czuję, no. Ojej, faktycznie nie wyglądasz za ciekawie. Masz gorączkę? No raczej tak. Masz gorączkę? Ojej. Mamiś, a jeśli to koronawirus? Dzieci, wychodzimy, musimy się naradzić. Okej, okay, chodźcie. Ej! Wiesz co, ty tutaj leż, odpoczywaj, nigdzie się nie ruszaj, ja zadzwonię do lekarza. Dokładnie, chodźmy. Okej. Okay. Dobra, gotowe. Teraz dzieci, wyplinujcie, żeby tata nigdzie nie wyszedł, ja zadzwonię do lekarza, okej? Okay? Okej, okay, dobra. Okej, okay, Marcinek, pilnujemy. Tak, tak, rozumiem. Dobrze, tak zrobię. Dziękuję, dziękuję, do widzenia. O, mamcie, jesteś! Dzieci, bądźcie tutaj, pilnujcie, żeby tata nie wychodził. Ja muszę jechać do apteki, kupić test i zaraz wrócę, okej? Okay? Test na co? No po to, żeby sprawdzić, czy to jest ten groźny wirus. Okej, okay, mami, spoko, to jedź i wracaj szybko, bo pa! Pa, pa, Marcelek. A few moments later. A tobie? Ach, wiesz, Marcelek, mi też się nudzi. To może przyniosę smarty? Pogramy sobie trochę. Okej. Okay. Okej, okay, teraz jeszcze nie. O, mam, już jesteś! Już wróciłam. Okej, okay, to ja idę robić tacie test. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, wróciłam. Dzwoniłam do lekarza, mam wszystko, co potrzeba. Nie martw się. Jak to? Co potrzeba? No, no kupiłam test. A, wyma z nosa, o nie. Tak, właściwie to tamtych już zabrakło. Został test z krwi. Jak to z krwi? Niczym się nie przejmuj, leciutko takie ukucie, poczujesz, jakby cię komar ugryzł. O nie, 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 żadne kucie, nie, 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 nie. No nie, Marcelek, tata tam nieźle panikuje. No. No przestań panikować, ciach bagi po sprawie, chodź, dawaj rękę. Daj ładnie paluszka. To będzie bolało, na pewno będzie bolało. Nie będzie bolało. Powiedz kiedy, żeby się musiał przygotować. Spokojnie. Powiedz kiedy, no. Znaczy, stary, nie patrzę się w ogóle, powiedz dobra. Kiedy. No powiedz kiedy, no. Powiedz kiedy. Już, już po wszystkim. Już? Tak.
nie bolało. No widzisz. Żona ma zawsze rację, a teraz poczekajmy chwilę i zaraz będzie wynik. Marcelek, mam nadzieję, że to nie będzie ten wirus. Nie chcę mieć kwarantanny na święta. Dokładnie, ja też nie chcę. Zaraz będziemy wiedzieć, jaki jest wynik, okej? O, okej, okay, super. Poczekajcie. A few moments later. I co, już jest wynik? Tak, tak, chyba już jest. Mariusz, jedna kreseczka, a to oznacza, że wynik jest negatywny. Nie masz tego wirusa. To po prostu jakieś paskudne przeziębienie, z którym na pewno sobie poradzimy. Jej, to tylko przeziębienie! Oho, oho, nie będzie kwarantanny! Oho, 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 nie! Dokładnie tak! Ty sobie tutaj leż, a my się zajmiemy. Okay. Dobra dzieci, plan jest taki. Wy zajmujecie się wystrojem swoich pokoi, a ja lecę odkurzać podłogi, okej? Super! Nudzimy się tutaj. Idę zobaczyć, co robią. Okej, mamusia, ustroiliśmy już pokoje. No właśnie. No to świetnie, to teraz czas na ubieranie choinki. Tu zawsze stała choinka, gwiazda pójdzie tam, a tutaj postawimy choinkę. No właśnie, choinkę. Skąd my weźmiemy choinkę? Zawsze tata się tym zajmował. No właśnie, i co my teraz zrobimy? No co? Załatwię choinkę! Co, tata? Ale przecież ty jesteś chory i masz gorączkę! Co roku załatwiam choinkę, to i w tym roku nie zawiodę. No. Okej, okay, dobra! No tylko nie bacz się wychodzić na zewnątrz! Okej, okay, okej! Okay. Mam swoje sposoby! Okej, okej. Memory 5! No, Janek! Sprawa jest. Potrzeba choinki. Mam choinkę! Tata, zabiłeś choinkę! Spoko, spoko! Ją się łączy! Super, jest choinka! Ojej, udało się! Chyba ja tak mam wysoką gorączkę. Ej! Tam paprotka na święta. Tata, to choinka. Ty sobie odpocznij, a my idziemy ją ubrać. Dokładnie, my biegniemy po ozdoby na strych, a ty idź się połóż. Chodźcie, dzieci. Jej! Ja cię ubiorę, ubiorę. Co tak byś taka golutka stać? Ubiorę cię, ubiorę. Tak cię wystroję, że inne choinki zzieleją zazdrości. Zobaczysz. Dalej, spoko, wejdziesz w to, no. No, a teraz czubek. No, gotowe. Tata, co tu się stało? No właśnie. Co to ma być? No jak to co? No, ubrałem choinkę, nie? What? Mogłeś tam, tylko dorzuciłeś tam jeszcze więcej pracy. Nie tak się ubiera choinkę. Choinkę ubiera się ozdobami, bombkami, łańcuchami w ogóle. I światełkami. A na czubku to jest u nas zawsze gwiazdka. I jeszcze koszulka Grincha, serio? Jejku, jejku, no lampeczki zawsze można dołożyć. A czapka lepsza niż gwiazda. Tata, od tej gorączki to ci się w głowie poprzewracało. Lepiej idź się połóż. No ale wiecie, ja chcę wam pomóc, no. I tam też nudzi się samemu. No to jak tak bardzo chcesz pomóc, to chodź ze mną do kuchni. Do kuchni? Będziemy coś jeść. Okej. Okay. Okej, okay, Marcelek. Zamiast ubrać, najpierw musimy rozebrać tą choinkę.
dobra, jak tak bardzo chcesz pomóc, to w lodówce jest zupa, odgrzej ją na kuchni, a ja pójdę stroić balkony, no bo ty na zewnątrz nie możesz wychodzić, okej? Może tak być? My mamy taką starodawną kuchnię? No proszę cię, no ma już trochę lat, ale nie jest starodawna, no wybacz. No dobra, ale muszę sobie w niej napalić. Co ty gadasz? Idę już. No trzeba po drzewo iść, no i rozpalić. Sleigh bells ringing. I to będzie najlepsze, co zrobisz. Ale tam mi się nudzi, no. Oj. Mamiś, ja to załatwię. Tata, jak ci się nudzi, to chodź ze mną. No dobra, to idę. No nie, ja znowu będę sprzątać, no nie. Muszę mu podać jakiś silny lek na gorączkę. Jakieś omamy ma chyba normalnie. No jaka starodawna kuchnia, no nie. Okej, tata, mamy dla ciebie super sposób na nudę gry Smart Games. Zobacz. Tu mamy Piraci w Morzu Ognia. Fajne, jakie statki pirackie. No, to jest super. O, i to jednego gracza, to mogę sobie sam grać nawet. Tak, tutaj mamy diamentowy kot, też za jednego gracza. O, ekstra. No i rozgryź to, też za jednego gracza. Robaczki, fajne. No, tak, ja to bardzo lubię. Super. No to pokażcie mi, jak się to gra. Okej, tata, na rozgrywkę proponuję to, rozgryź to. Nazwa jest super. No tak. Będę coś gryzł? Nie. Wow, to się obraca, super. No super, możesz sobie wybrać poziom trudności w ogóle. Świetne. Super. Będę miał zajęcie. No, a tutaj są takie robaczki. Tak, trzeba je w odpowiedni sposób ułożyć. Na przykład gdy to jest kucha żółtego, to trzeba tak tutaj wtedy ułożyć. Okej, dobra. Okej, Dana, ty masz tutaj gry, więc możesz sobie zostać i nie będzie ci się nudziło. No nie będzie. No, a my idziemy właśnie pomóc mamusi. Okej. Pa. Statki pirackie. Wow, ale będzie zabawa. Tutaj trzeba już pomyśleć. Okej, to z tym. Tu musi być statek piracki. Tak ustawiony. Ha, udało mi się, ha! Mogę iść na wyższy poziom! Jest super! Świetnie wygląda ta choinka! Ale pięknie ubraliście choinkę! Brawo! Dzięki, super! Aha, ja też coś tutaj dołożę. Ekstra! Jest moja choinka! Jest! Ekstra! Super! I to udało się? Tata zajął się grami? Tak, tata, i znam gorzej sobie gra, super! Dobra, to teraz spokojnie możemy zająć się przygotowywaniem do świąt, co? No właśnie, wszystko skończyło się. Może najpierw upieczemy pierwszy. Dobra, super! Okej, to już
jeśli Wam się podoba, dajcie superowe, świąteczne, wystrojowe łapki w górę i subskrybujcie. Buziaczki, pa! Okej, a my idziemy pies pierniczki! Tak!